zbierać. O, coś tam może się uda nagrać. Dobra, no i zaczynamy. Trochę nieludzka pora. Ale patrzcie, jak ładnie wygląda niebo o świcie. Dobra, posiłek regeneracyjny zrobiony. Wiem, wszyscy powiedzą, że w Maku wiem o tym. Ale przynajmniej jest bezpiecznie na podróż. Że nie trzeba się będzie przypinać pasami do kibla w samolocie. A i tak oferta śniadaniowa zdecydowanie do moich ulubionych nie należy. Furka na parkingu, idziemy teraz. Czekamy na busa? Tak, czekamy na busa. Nie wiem, po***ćmy tak wcześniej wyjechali. Ale dobra, przynajmniej korków nie było po drodze. Dobra, będziemy za miesiąc jechać, to wyjedziemy później. Się można zawsze normalnie. Już po odprawie bezpieczeństwa, teraz tutaj nasze lotniskowe sklepikarium. Mamy numer bramki, także tam się gdzieś zadekujemy. No i trzeba odczekać swoje, aż będzie możliwość wejścia do samolotu. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z przewidywaniami i bez żadnych większych kłopotów. Thank you.
No i wylądowaliśmy na przyjaznej holenderskiej ziemi. Mamy już nabyte bilety na lokalną tutaj komunikację zbiorową. No i pozostało tylko zaczekać, aż podjedzie pociąg, który przewiezie nas z lotniska gdzieś w okolice centrum. Powiedziałem, że o tej porze hotel może jeszcze nie być gotowy. Także raczej rozbijamy się gdzieś teraz w centrum, a później dopiero ruszymy w stronę hotelu. Chyba coś będzie właśnie podjeżdżać. No i jest już centrum tego pięknego miasta. Tu ewidentnie patrzcie na ten parking dla rowerów. Mogę pokręcić. Ale szczerze powiedziawszy, w Polsce pogoda była zdecydowanie bardziej przyjemna. A już zdecydowanie mniej ciągnęło po najpłacach. No nic, na razie idziemy eksplorować tutaj najbliższą okolicę i zobaczymy, jak się dalej plan ułoży. Na początek może pokażę wam pokój. Standardowo malutki jest czajniczek, są jakieś tutaj herbatki, biurko, telewizor, łóżko. Okno się oczywiście nie otwiera, zresztą i tak pogoda nie zachęca do otwierania go. Jaki widok na jakiś tutaj kanał.